Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam Państwa, kolejna część naszego programu i kolejny gość, łączymy się telefonicznie z Mariuszem Ciarką, rzecznikiem Komendy Głównej Policji. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie rzeczniku, głównym tematem naszej rozmowy chciałabym, aby było zabezpieczanie miesięcznic katastrofy smoleńskiej, łącznie z tą ostatnią, będącą również rocznicą katastrofy smoleńskiej. Opozycja bardzo mocno atakowała, można tak to nazwać, wznoszenie murów, barier pomiędzy maszerującymi każdego 10 miesiąca. Najpierw, no teraz to zabezpieczenie odsłonięcia pomnika przy placu Piłsudskiego również było solidne. Czy rzeczywiście była taka potrzeba miesiąc w miesiąc, ale także teraz w 8. rocznicę katastrofy? Ja chcę przypomnieć, jak wyglądały zabezpieczenia wchodów katastrofy smoleńskiej wcześniej, zanim pojawili się ci ludzie, którzy organizowali kontrmanifestacje, ci ludzie, którzy w różny sposób, bo przecież jak cofniemy się w przeszłość, to były groźby, które były kierowane nawet i publicznie, to również i do kamer, gdzie niektóre osoby mówiły wprost, że będą zakłócać, że będą obrzucać się kamieniami, gdzie będzie dochodziło do przemocy. Wcześniej oczywiście było tylko kilku policjantów, którzy zabezpieczali sam przebieg uroczystości. Nie było potrzeby stosowania innych środków bezpieczeństwa. Ale w momencie, kiedy pojawili się organizatorzy kontrmanifestacji, gdzie oprócz tego elementu związanego z wyrażaniem swoich poglądów, swoich przekonań, również pojawiały się osoby, które wprost nawoływały do nienawiści, osoby, które wprost mówiły, że będą stosować przemoc, osoby, które zapowiadały publicznie, że będą na przykład przykuwać się, że będą blokować przebieg uroczystości, gdzie były sytuacje, gdzie rzucano różnego rodzaju przedmiotami. No nie ma chyba dla nikogo logicznie mądrze myślącego, że dla policjantów jeszcze było zapewnienie bezpieczeństwa i taki związany z odgrodzeniem był najbezpieczniejszy dla wszystkich, tak aby zarówno osoby, które uczestniczyły w zgromadzeniu, jak i osoby, które uczestniczyły w kontrmanifestacjach, mogły czuć się bezpiecznie, aby zapewnić wszystkim, powtarzam jeszcze raz, wszystkim pełne bezpieczeństwo. Panie rzeczniku, czy ta ostatnia miesięcznica, bo więcej już miesięcznic nie będzie, jak zadecydowali organizatorzy, była bezpieczna? Wiemy, że ogrodzenie, też wejście na plac Piłsudskiego nie było możliwe dla każdego, natomiast mieliśmy takie niektóre manifestacje pod ogrodzeniami, były transparenty, byli obywatele RP, był też Mateusz Kijowski, lider KOD-u, wykrzykując, mówiąc o tym, iż nie chce takiego niegodnego, jego zdaniem, bo nielegalnego, odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy. Ci policjanci, również i dowódcy zabezpieczeń, którzy przez miesiące zabezpieczali dnia 10 dnia każdego miesiąca, są osobami, których nie interesują poglądy polityczne. My mamy wykonać profesjonalnie swoje zawody, a więc zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zgromadzonym, zarówno podczas samych nabożeństw, jak i później zgromadzenia, jak i również osobom, które uczestniczą w końcu manifestacjach, niezależnie od ogłoszonych poglądów, niezależnie od tego, jakie środowiska reprezentują. Ciężko nam się jest odnosić w ogóle do kwestii politycznych, ale pamiętajmy, że już dzisiaj, po zakończeniu tego ostatniego chociażby zgromadzenia, możemy ocenić pozytywnie przebieg wszystkich zgromadzeń. Policjanci wypełnili swoje zadania bardzo profesjonalnie. Przez tyle miesięcy nie mieliśmy z żadnym poważniejszym zdarzeniem, które mogłoby doprowadzić do zbiorowego zatrucenia, które mogłoby doprowadzić do szkodzenia ciała, do sytuacji, których my nie chcieli. Sytuacje były różne. Były przecież i takie zabezpieczenia, gdzie te osoby próbowały się przykuć do różnego rodzaju elementów. Były takie zgromadzenia, gdzie kontrmanifestanci próbowali zatrucić przebieg poprzez leczenie, poprzez blokowanie, ale wszystkie te zabezpieczenia przez policjantów zostały tak przeprowadzone, że nie mieliśmy żadnym poważnym zdarzeniem związanym z uszkodzeniem ciała, z bójką, czy w sposób bardzo nagły
zakłócającym stan przebieg uroczystości. Czyli ta ostatnia rocznica, ostatnia miesięcznica była już bezpieczna. Nie było, jak pan rzecznik mówi, żadnych takich poważniejszych interwencji. Czy były jakieś incydenty? Jeszcze dzień przed nocy grupa osób chciała przykuć się w miejscu, gdzie następnie miał miejsce przed pałacem prezydenckim przemówienia. Te osoby przyszły ze specjalnymi łańcuchami, one próbowały się przykuć. Policjanci nie dopuścili do takiej sytuacji, to miejsce, gdzie musieliśmy dokonać sprawdzenia pirotechnicznego, gdzie następnego dnia występowały czy przebywały najważniejsze osoby z państwa, bo podczas tych zgromadzeń bardzo często udział brał czy osobiście prezydent, czy marszałek Sejmu, Senatu, konstytucyjni ministrowie, a więc te osoby, które na podstawie przepisów są osobami chronionymi. Kolejna kwestia, kolejna informacja, panie rzeczniku, spotkanie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego z funkcjonariuszami z Małopolski. To spotkanie miało miejsce wczoraj. Szef MSWiA uczestniczył w odprawie z szefami służb oraz komendantami z województwa małopolskiego. Przed naradą minister wręczył nagrody za wzorową służbę 8 policjantom krakowskiego Archiwum X. To Archiwum X powołane niedawno. Co ono wnosi do pracy policji? No tutaj muszę poprawić, jeżeli chodzi o krakowskie archiwum, to jest akurat archiwum, które funkcjonuje w strukturach najdłużej. To pierwsze archiwum, które powstało już kilka lat temu, którego policjanci zajmują się najbardziej skomplikowanymi sprawami starymi dotyczącymi podejrzenia dokonania zabójstwa, sprawami, które wydawałoby się, że związane są z zaginięciem osoby. W rzeczywistości mamy tło związane z dokonaniem zabójstwa. Policjanci ci no, są szczególnie, ja tyle osobiście czoła, ponieważ wracają do spraw, które wydawałyby się, że są beznadziejne, ale ich trud, ich czynności, które wykonują bardzo skrupulatnie, wykorzystując różne możliwości, zwykle doprowadzają do tego, że udaje się ustalić sprawców zbrodni, które miały miejsce kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt lat temu. To właśnie ci policjanci przyczynili się do wykrycia i ustalenia chociażby sprawców zabójstwa młodej studentki, sprawa o kryptonimie Skóra. To ci policjanci ustalili, jak prawdopodobnie wyglądało, jak miało przebieg zabójstwo Iwony Cygan w Szczecinie, w województwie małopolskim. Sprawę związaną z zabójstwem studenta. A więc te sprawy, które miały miejsce jeszcze na początku lat 90. i dla rodzin chyba były bardzo ważne, a wydawały się beznadziejne, jeżeli chodzi o możliwości wykrywcze. Panie rzeczniku, ja powiedziałam, że niedawno, ponieważ dosyć niedawno mieliśmy z kolei informację o tym, iż na to Archiwum X stawia szczególny nacisk właśnie Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, stąd też pewnie pomyłka, ale tutaj mamy też nawiązanie do tych informacji, sprawa pana Komendy, który wyszedł na wolność właśnie dzięki temu, że do tych starych akt, do tych starych informacji na nowo wróciła prokuratura. Jak ważne jest zebranie tych śladów na miejscu zdarzenia, tuż właśnie po zdarzeniu, przez policjantów, i czy po latach, nawiązując do tego archiwum X, praca policji może być wznowiona teraz, kiedy mamy oczywiście więcej metod, między innymi DNA, prawda, metodę badania DNA, która pozwala ustalić, czy sprawca był tym sprawcą de facto, ale pytanie bierze się stąd, czy rzeczywiście po tylu latach ta praca policji jest tak naprawdę poprawianiem kolegów, którzy kiedyś nie dopełnili swoich obowiązków? Nie, akurat sprawa Tomasza Komendy jest sprawą szczególną. Tam w tej sprawie również wrócili policjanci, akurat wrocławskiego archiwum. Te policjanci najpierw zaczęli analizować tą sprawę. To policjanci ponownie przeanalizowali zabezpieczone w 1997 roku ślady. Eksperci kryminalistyki, eksperci laboratorium kryminalistycznego
w ten sposób wyizolowali kolejne ślady biologiczne z zabezpieczonych śladów, które miały miejsce podczas, które zabezpieczono podczas objęcia w 1997 roku. Następnie ci policjanci właśnie zainteresowali prokuratorów, a prokuratorzy w związku z tym, że zabójstwo to jest śledztwo prokuratorskie, również podjęli te działania wspólnie z policjantami, wykonywali dalsze czynności. Tutaj nie było mowy o żadnej solidarności zawodowej, aby ci policjanci nie wracali do spraw w związku z zabezpieczeniem wcześniej czy wykonywaniem czynności przez inny zespół policjantów, ale zdecydowana większość tych spraw nie wiąże się z popełnieniem błędów w przeszłości. Sprawy skomplikowane, każda podlega innej indywidualnej ocenie. To są sprawy, gdzie bardzo często policjanci, prokuratorzy kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu czasami wykonywali również skrupulatnie swoje czynności, ale niestety na tamtym etapie czy przy tamtych możliwościach technicznych nie udało się potencjalnych sprawców ustalić czy udowodnić im popełnienie tych zbrodni, a bardzo często ten czas, mimo że w większości przypadków działa na niekorzyść, akurat w tych sprawach często trwa. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za te informacje. Szanowni Państwo, wracamy do Państwa już za chwilę z kolejnym punktem naszego programu, a dzisiaj w telewizji w Polsce.pl oczywiście jeszcze więcej informacji, jeszcze wielu ciekawych gości. Po południu z telewizją w Polsce.pl, które to trwa od godziny 18 do godziny 20, jeszcze wieczór z telewizją w Polsce.pl, a wieczór poprowadzi dzisiaj dla Państwa Piotr Baryłkowski. Jego goście to między innymi Grzegorz Braun i zapraszamy już teraz, a my wracamy za chwilę do Państwa.